Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Wpisz literę J obok przykładów mieszaniny jednorodnej, a obok przykładów mieszanin niejednorodnych literę NJ. No i tutaj mamy A. Woda z solą kuchenną. Jak my to sobie wymieszamy, to otrzymamy mieszaninę jednorodną, czyli wpisujemy dużą literkę J obok tego. B. Woda ze sproszkowaną kredą. No tutaj nam powstanie taka zawiesina, więc będzie to mieszanina niejednorodna, wpisujemy NJ. Sproszkowana siarka z opiłkami żelaza. Tutaj gołym okiem dojrzymy, co jest siarką, a co jest żelazem, więc znów to będzie mieszanina niejednorodna, wpisujemy NJ. Woda z olejem słonecznikowym. No to nam się ze sobą nie połączy, bo olej będzie nam pływał po tej wodzie, więc znów mamy do czynienia z mieszaniną niejednorodną, wpisujemy NJ. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!